Moje uszanowanie z tej strony MoaDeep. Witam na moim kanale poświęconym projektom z segmentu Web3, czyli grom na blockchainie. Grom, które prócz satysfakcji z grania czasami pozwalają uciągać kilka centów. W dniu dzisiejszym zajmiemy się projektem Sunflower Land. Zanim jednak przejdziemy do merytum, pamiętajcie, że wszystko to, co usłyszycie w tym materiale, to jest tylko i wyłącznie moje spojrzenie na dane zagadnienie, a wy treści tu zawarte traktujcie informacyjnie. Aby nie przedłużać, Zapraszam. Witam wszystkich serdecznie. Po zalogowaniu się do Słonecznikowa, wyskakuje nam komunikat odnośnie nowego eventu związanego z chińskim rokiem. Oczywiście podczas logowania każdego dnia mamy możliwość przeczytania i zapoznania się z najnowszymi wydarzeniami w samym ekosystemie słonecznikowa. Natomiast w dniu wczorajszym, czyli 18 stycznia, ponieważ materiał nagrywam 19, Zostaliśmy poinformowani o Iwencie związanym właśnie z nowym chińskim rokiem O samym Iwencie więcej dowiemy się ze specjalnego linku który Znajdziemy właśnie na dole tego komunikatu A rozpoczyna się on 20 stycznia czyli W dniu Jutrzejszym Po kliknięciu read more Zostajemy przeniesieni na stronę gitbooka gdzie mamy rozpisany cały Dokładnie, event. Event będzie polegał tak naprawdę na zbieraniu specjalnych czerwonych kopert. W artykule tym, oczywiście, mamy rozpisane, co będzie nam dropiło, co będziemy mogli zakupić za poszczególne koperty. Natomiast ja chcę Wam pokazać jeszcze fajne miejsce, do którego bardzo serdecznie odsyłam. Jest to gitbook polski stworzony przez Warta Wartnickiego, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Jest to bardzo mocno zaangażowana osoba z naszej społeczności na Discordzie bardzo często dużo informacji wrzuca on na Discordzie, aktualizuje co chwilę tego gitbooka notabene każdy z nas ma możliwość tutaj swoją cząstkę zostawić także jeżeli czujecie się na siłach to odezwijcie się do Warta, każdy z nas będzie tutaj mógł rozpisać pewny aspekt gry który nas interesuje i po jego zatwierdzeniu zostanie to umieszczone w tymże gitbooku. Gitbook ten tak naprawdę jest, nie powiem, że kopią tego oryginalnego po angielsku, lecz poruszającym tutaj wszystkie aspekty gry które nas graczy Sunflowerland interesują dlatego też zachęcam do zapoznania do dodania do zakładki obserwującej gdyż jest to bardzo fajne miejsce gdzie tak naprawdę wszystkie aspekty te najważniejsze aspekty gry są tłumaczone i w tymże gitbooku mamy również możliwość poczytania o nowym evencie jak widzicie event będzie Trwał tydzień czasu, rozpoczyna się 20 stycznia o godzinie 1, czyli u nas już 21 stycznia i będzie polegał tak naprawdę na zbieraniu czerwonych kopert. Twórcy przewidują, że dziennie powinniśmy wydropić około 20 sztuk i każdego dnia drop tych kopert będziemy generować za pomocą naszej aktywności w grze i mamy tutaj rozpisana dokładnie na czym ta aktywność będzie polegała, m.in. na ścinaniu drzew czy zbieraniu różnego rodzaju warzyw. Co jest nagrodą? w tym evencie. Będą trzy nagrody, o których również możecie tutaj poczytać. Co najważniejsze, będzie można je stworzyć u goblinów. Przeniesiemy się teraz na oryginalnego gitbooka, ponieważ mamy dokładnie pokazane co będzie dostępne. Jak widzicie, mamy tutaj możliwość uzyskania za 24 koperty, na przykład background dla naszego bumpkina dla naszego gamonia dla, za 125 takich y, kopert mamy możliwość uzyskania specjalnej maski ale co najważniejsze za 50 y, takich kopert mamy możliwość wybicia y, specjalne NFT maneki neko ten kocur, y, prócz tego, że będziemy musieli zdobyć 50 kopert, również będziemy musieli poświęcić jedną sztukę złota pozwala na dość y, ciekawe zjawisko, mianowicie każdego dnia będziemy mogli puknąć sobie takiego kota, szturchnąć go, potrząsnąć nim i z takiego kota wypadnie nam prawdopodobnie jedna z kilku potraw którą będziemy mogli skonsumować albo najnormalniej w świecie sprzedać oczywiście drop ten nie jest stuprocentowy i nie za każdym dniem ta zupa nam wypadnie, niemniej jednak jest to szansa na pozyskanie Dodatkowych posiłków, które pozwolą nam rozwijać doświadczenia naszego gamonia, albo po prostu zarobić token SFL. Jak widzicie po lewej stronie, jest to kolejny event, który został wprowadzony przez twórców. Dzięki temu mamy tutaj możliwość aktywnej gry, aktywnej działalności w ekosystemie słonecznikowa. Nie nudzimy się, także ci z Was, którzy siedzą w projekcie, zachęcam do, do zbierania specjalnych kopert. Je będziemy mogli znajdować oczywiście na specjalnej wyspie, która znajduje się na zachodzie wyspy naszej. Jak widzicie tutaj jest ta wysepka chińska, także tutaj będziemy mogli to drzewo sobie przetrząsać i zbierać koperty. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tego eventu, serdecznie zapraszam na Discord oficjalnego. Tam mamy pokój z naszą polską społecznością. W razie jakichkolwiek pytań, również zachęcam do kontaktu prywatnego. Na wszystkich moich social mediach możecie mnie znaleźć: Twitter, Telegram, Discord. Poza tym linki do pozostałych znajdziecie. Również wszystko w opisie tego filmu. To tyle, jeżeli chodzi o wstęp do tego eventu. Życzę powodzenia i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam.